lewo. No, stop, 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 stop. Tak, ale w pieruny jasne kręć. Do op, no. Jezus Mario. No, ale hamuj, trzymaj, Basia, no. Jestem ciekawa, kurczę, czy ty zawsze wszędzie jesteś taki, o, wszystko potrafisz, że nic cię nie zaskoczy. Ty byś mnie nie zaskoczył. Nie. To byś musiał założyć. Część siódma. Cokolwiek widzisz, upływa wraz z czasem. Kaj tyż mnie sam pierun począł, żeby się tu z nią umówić, no. Pełnie na twój przyjazd, nie doczekam się. Znów na tej zima, śnieg zesypie mnie. Śnieg zesypie mnie, co z tobą jest? Co jest? No i szukaj wiatru w polu, no. Szukaj teraz baba spod hita. Joś się zabija. Basia bardzo chciała zaskoczyć instruktora. Swoją 17. lekcję postanowiła wykorzystać na załatwienie pilnych spraw zupełnie tak, jak to robią prawdziwi kierowcy. Z tą różnicą, że towarzyszy jej instruktor. Cierpliwy instruktor. Łona, Josie. Czekaj, te pomidory to sobie na górę dam, bo na pewno z tego już nic nie będzie. Dobra, po leku. Puszczasz, puszczasz. Myni gazu, myni. I w lewo, no dobra. Te tu uważaj, te ludzie idą jak gęsi, rozumiesz? A kaj ty jeszcze musisz? No się to chowi z urzędu pracy. Muszę termin, mam dzisiaj zgłosić się. I co? A to się jest bezrobotno jeszcze na dodatek. Tak. Ty, ale nie po ciągłych liniach, Basia. Przepraszam. No tu i pod, bo to, i to znaczy nie przepraszam i no, wiesz o co chodzi? No, oblunę, ale... nie? Hamuj trochę, hamuj. Hamuj, no, hamuj, ale nie stop! Oj Boże! No nie no. Robię stop! To żeś nie stresuj jedynka, mnie! To jedynka, no. Ty no możesz zwolnić! Stanęłaś akurat na pasach. I to jest oblany, nie? To nie, że ja bym tam się, wiesz, coś ubzdury. A że było z górki, żeś mi chciała mówić, żeś nie stanęła, bo auto jedzie. Nie, bo, nie, ale nie widziałam pasów. No, no. Zacznijmy od tego, że nie widziałam pasów. Mój ty Boże. Ale widzisz, Grześ, no. Ja przynajmniej umie do błędu przyznać. Nie, no bardzo fajnie, tak. I to już jest dzisiaj twój 28. błąd, nie? Co się przyznowu. Bardzo się cieszę. No. Paweł bardzo przykłada się do nauki. Stara się we wszystkim naśladować swojego instruktora. Ty tam nie możesz kiwać, to ja mam kiwać, bo to jest mój kumpel Paweł. A ty musisz patrzeć jazdy. I dup do dziury, Paweł. No kaj ty jedziesz, czerwone światło jest, Paweł. No chłopie, co ty to zakochany? Dej no jedynka. Paweł, ale no... Żarty się już skończyły. Jadymy, bo już jest zielony. Coś na święta dobrego piek, Paweł, bo coś ty to jest piek. Cukierni, ciastka. Coś piek. No serniczek. Sernik, ja też miał sernik. Z brzoskwiniami. I babkę z adwokatem. Babka z adwokatem? Tak. To jak to jest? A czy to się rozpuszcza się masło? No, na wgarku dodaje się adwokat, cukier. Aha, do tej masy, a? Do tej masy, to się gotuje, no, no, ten adwokat. No. Dopiero później się wbija jajka, mąkę. Aha.
Drugą kobietą, która zadziwi dzisiaj instruktora, jest Ela. Miała długą przerwę w jazdach, a zbliża się termin egzaminu. Jak byś ty to chciała? Nie od razu. Ela! No w samochodzie gorąco, co? No, pies się niepokoił. No to trzeba go jeszcze wyprowadzić. To znaczy... No, to tak się zachwyt, wiesz, wyrażył. Ech. Można w sposób kulturalny, na przykład... Albo mnie... niekulturalny... No, tego ja nie robię. Całą drogę będziesz dzisiaj gwizdał? No, jeżeli by cię to miało rozpraszać albo przeszkadzać, to nie. Nie, nie będzie. Nie będzie ci to przeszkadzać. Nie, absolutnie. Tylko żebyś, wiesz, był bardziej ostrożny, bo miałam za długą przerwę. No. Ty, a ty patrz, co to do klubu morsów należy. Jeszcze do... Pod koszulce. Pan klubu sumo. No, a i sumo. To na pół etatu, wiesz, do sumo na pół etatu. Ale nie miał tej takiej charakterystycznej kitki. Nie miał, no. Bo te polski sumo. Ale kiedyś oglądałem program, jak już ich wywalają tam w jakiejś reprezentacji czy coś, to... Uroczyście takim obcinają tą kitkę, tak? Bo to już jest, że on już zakończył karierę w tym zawodzie. Znaczy oni szybko kończą karierę w tym sporcie, bo dożywają ledwo 40. No, kaj to przy takim jedzeniu, co lubię. No, ale w Japonii są uważani za najseksowniejszych mężczyzn, no to nie wiem. Ci sumo! Tak, oni mają najlepsze wzięcie. Przestań! A umią oni przynajmniej przy takim duszy, Paweł, jak ty myślisz? No dają se rady sobie. Jakieś akrobacje chyba muszą. No. Albo też do nich takie specjalne sumki muszą być. A nie, właśnie oni mają takie... Laski. Nie rzucające cienia w południe. O, Paweł, to chyba zaczyna grubnąć i jeść. Taki, Paweł, co? Upiec mi, no, pora takich wysokokalorycznych tortów. Nie ma sprawy. Kaj to jest w prawo, nie? W prawo. Migacz, ale hamuj trochę przed wyjściem w okno. No ale przyhamuj, hamulcem, Basia, patrz, te auto za... Ale jademy. Ale nie możesz tak w zakręt wchodzić. Czekaj, jak ty mnie nie będziesz słuchał, to się pogorszymy, Basia. Nie, nie, dobrze, na parking. A teraz dowo... No, sprzęgło, teraz dowo, sprzęgło, no i kręcisz i ham... No, jak jogodą hamujesz, to musisz hamować. Mogę tak krzywo stanąć? Nie możesz, musisz wjechać. Za kara. O cholera. No, fajnie trzeba parkować. Nie byle, czy my. Stop. Dobra. Ja zaraz wracam. Ale gdyby ludzie cię tak odstawiono, to ty nigdy roboty nie dostaniesz. Ty możesz przyjść, wiesz, jak z Kasioka, jakiś wantel. To jak się czujesz, czymś takim? Super. Coś... Super. Naprawdę. To mi odpowiada.
No prosto idzie, jedynka, boś stanęła, jedy pamiętaj o tym. I jademy. No uważaj, trzymaj. Dobra, i jedziesz. No, takie anomalia pogodowe, bo ludzie grzeszą, rozumiesz? I Pan Bóg za to każe, rozumiesz? No, czekaj, gdzieś tu to jest. A kaj ty musisz te PKO? To tu? No. Aha, tu. No to sto. Dej na luzja. Wyłącz migacz. Włączymy awaryjne. Uważaj, jak będziesz wychodzić. Mhm. No. O Ela, o Ela, twój widok mnie onieśmiela. Stop, stop, stop. Seblec ta kurtka, bo też ta wiosna nie przyjdzie nigdy. Asia, no. Ja. Ty, ale widzisz, coś zrobiła, widzisz, no. Za pole. Co? A ale... tyś miała przyjść od nowego wieku. No, jedź. Nie, bo jedź! I no pomału też przyjdź. Na dół! W lewo. Przyjdź, no! Tam? Ja tam. No musisz pozyskiwać kursantki, wiesz jak, no. A ona tych się nie umie przełamać. I w prawo migacz, to się musisz hopie uwinąć. Dobrze, babo. Hopie. No, ty... Patrz jazdy, a mnie tu za słówka nie łap. No jedź, no. Nie, pan, a ja go tu nie mogę wymijać. Możesz, no czy no metr... Na środku skrzyżowania. A co? Metr od jednośladowego tego i już. A to rura. Iwona kończy kurs. Myślami jest już przy egzaminie. No jedź, zes! No puszczę, gdzie sprzyjmu. I w lewo. A, to mamy czerwone. I zawracam. A mam, wiesz, co mamy? Co? Nie, zielone my mieli. Nie. Jedź, gaz w lewo, kręć. I stóp. Ale tam, no. Pomarańczowe już było chyba. Ale no to wiesz, to jeszcze trwa, zanim... Fajnie Paland jechał, ty, przez dwie linie pociągnął. To są no, artyści. Wyborowi kierowcy, tak. Nie? Więc zapłacił 300, bo to był artysta. Czy to piosenka, czy to pijesz do mnie? Nie, ja mogę pić z tobą, ale tyś nie jest tylko, bo... Nie. No, to do kolegów twoich. Jadą chłopcy, ale te piękna piosenka, jedna z najlepszych tego Rosiewicza. Nie, bo jeszcze jedna jakaś taka fajna ja była. Mu najwięcej witaminy. Tak. Mają strząbielek dziewczyny. Tak jest. I to jest fakta. I to jest prawda, to jest fakt. Dziewczęcy urok, wdzięk i smak. Czar. I chyba w całym świecie piękniejszej nie znajdziecie. Za jeden uśmiech oddałbym Chicago, Paryż, Krym. Same nie wiecie, co robicie, co? Nie, tak nie ma w tej drugiej zwrotce. Nie? Sami nie wiecie, co robicie. Nie wiem. Później jest tak, są Chinki z Kośnookę i jakoś tam dalej idzie. Gdybym wydał się za Czeszkę, umarłbym ze śmiechu. Ten, co tak wyjechał, baran. No to hamuj, reaguj, no. Hamuje grzeź. Ależ hopie jak ty, no. Za późno wszystko i tak. Nie za późno, ja się tak nie złapałam, tylko mi ciasno. No. Widzisz, miała bieda z tymi pasami, wiesz? No. To tak dość tutaj, że tak powiem, to dobra tym przeszkadza. No, tu jest wąsko teraz. Wiem. No. To specjalnie tu jedziemy, tak? A, specjalnie tam. Ja ci chcę pokazać starodawne zabudowy. Człowieku, ja tą całą rudę na rowerze objechałam. Na kole? No na kole, na jednym kole. Na sprzęgle, bo wrąbiesz, wciś sprzęgło i ładbi. Ja miałam sprzęgło, trzymałam nogę na sprzęgle. Tak, ale wciśnięty, no. Dwie minutki, la. Okej.
się, że może ją to drogo kosztować. Sprzęgło. O, Basieńko, moja miła. Za każde zgaśnięcie ile płacisz? A ty nie gaś, tylko jak ci zgaśnie, jak będziesz ruszać. Ile płacisz? Nie wiem. 10. Piątaka. Piątaka? No, piątaka, niech ci będzie. Zaraz zobaczymy, ile zarobimy. Czuję, że nic. Przestaną iść? Pewne kobietki. Proponuję, żebyś ruszała za chwilę, bo nie przestaną przechodzić. Dawaj gazu i jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Tak. Te lata, no. Troszkę to trwało dłużej, ale można to aprykoza. Dziękuję. Słuchaj, bo mnie ostatnio gardło nawaliło. Będzie ci to przeszkadzać, jak już się jajko wypija, nie? No, to a, proszę a bardzo. Jechać, tak? Ja. Kurde, taka uliczka. A gdzie pojedziemy tam? Ja, tamtędy. Bo tam chyba jedna kierunkowa, nie? Była. Nie, tak. Nie, ale pojedziemy tamtędy, bo tamtędy jest ciężej. A! Dobra. Się zastanawiałam, czemu tu radia nie ma? No, bo nie jeszcze nas nie stać na radio. Aha, okej. Kierownicę. A, widzisz. Źle. To było dobre, nie? Dobre. I w prawo. Gdzie proszę nie wchodzić mi na ten? Uwaga! No, nie gazuj, no! No chciałam uciec, no! Ekstra, no możemy się zamienić, jak ekstra! No. Matko Boska! No ja patrz! To nie ekstra, ja jedź, się dopiero jedź, uczę! Jedź. No. Ty tam nie słuchaj ludzi, no patrz jazdy! Na takich dróżkach to jest makabra, żeby wyjechać. A ty myślisz, że no będzie jeszcze się autostrad. A jeszcze się ryje, no. Przecież tak wąsko. To była jego wina. No, ale... On miał szczęście, że jest bardzo łagodny człowiek, bo inaczej by miał... Gdzie jedziemy? Prosto. Stój, gdzie jedziesz? Nie widzisz znaku? Pięknie, jedzie policja. Ciekawe, co by było. Dycha moja. No, no i co? No właśnie, i wszyscy krzyczą. Za późno ich zauważyłam. Mogłam cię wpuścić pod tą policję trochę. Tylko nie wiem, jakby się to dla mnie skończyło. Gosia, to jest, a na początku jest policja, to bo to nie ma wcale. To lepiej, jak już mamy za sobą to. Tak? Na pierwszych lekcjach to na szczęście. Kiedyś miałam taką kursantkę, z którą jeszcze nie zaczęłam lekcji, a już ją skontrolowali. Bo żeśmy siedziały w aucie i podjechał radiowóz, my se dwie siedzimy, tu tak wyglądało, jakbyśmy se gadały, radiowóz podjeżdża i... Gdzie instruktor? Ja byłam posikana. Ja mówię, słucham, o co chodzi? Ja się pytam, gdzie instruktor? A ja mówię, no słucham, ja jestem instruktorem. Największe skrzyżowanie w Rudzie Śląskiej okazuje się trudną próbą dla umiejętności kursantki, a także żołądka instruktora. Jadimy. Nie jedziemy, bo tam samochody. Ale on migo, że będzie z tobą i ty takie rzeczy musisz wychwycić, bo inaczej będziemy tu wieczność stoć. Dobrze. Jadimy. Jedziemy. Nie jedziemy, przepraszam. To wcale nie jest takie proste. Pokazać ci, że to proste. No ja wiem, no ty jesteś instruktor, no to ty na pewno potrafisz. No i teraz. Teraz o mnie. I przy ciebie niesprawności żołądka. Ten tam w polu mnie też jedź. Chyba. O matko. Teraz mi na złość robisz. Nie, a tam wściekł się. Zapolej, bo się wkurzył, ty może taki łagodny nie być, bo ty mu malucha, wiesz. No i co teraz? Widzisz, w rąbie ci. Cofnij do zatku, cofnij. Dobra. No ale nie lubię, Ela, bo no, ale trasa, kurczę. W życiu to nie pojadę, w życiu! Powiedz, że ty tu chcesz jechać. No. Jak ja się cieszę. Kaj, tyś ci się pierunie zachciało sam akurat jechać, no. No widzisz.
ostatnia szansa, albo idziesz pieszo na ZUS. Jak tyle, no. To jedziemy. Lekki gaz, lekki. I puszcza sprzęgło, puszcza sprzęgło, puszcza sprzęgło. Trzymaj, 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 trzymaj. No. Ura! Udało się! Udało się! Ale powiedz, że już tu więcej nie pojedziemy. Dźwierkają wróbelki od samego rana. O, to widzę, że już się bakcyla chyciłś wokalnego Paweł. To jademy w dwóch, co? Dźwierkają, ja ci podejrzę. Ale nie wiem, czy znasz te same słowa, co ja. A znasz jakieś sprośne? No. O, to mi się do kabaretu przyjdą. To możesz zaśpiewać, Paweł. Marysiu, kochana. No, o. No, to jedź. Ćwierkają wróbelki od samego rana, ćwir, ćwir, dokąd idziesz, Marysiu kochana, ćwir, ćwir, dokąd idziesz, Marysiu kochana. A Marysia na to, widząc chłopców wielu, ćwir, ćwir, kasy nie mam, idę do burdelu. Ćwir, ćwir, stop, stop. No daruję ci, ale sprzęgło wciś, bo ja je trzymam. Kręć w lewo, no dobra. No powiedz, czy nie pięknie. To się przyjdziesz obejrzeć zaraz, jak to jest pięknie, no. Dej na luz. Więc tak, znaków 50% oglądalności. Zgodzę się ze mną. To no tam więcej. Trochę więcej, no to 60. 70. O nie, to tak zrobimy. Ja 5 dołożę, a ty 5 upuścisz, 65. No. Dobra, dobra. Panika na drodze, jak ino większe auto skrzyd, no to za, zawsze było i chyba zawsze no będzie. No to nie może tak być, jak chcesz jeździć. Nieprzypadkowo Ela pyta o swoje błędy. Zbliża się bowiem termin egzaminu. W przyszłym tygodniu część naszych bohaterów stanie oko w oko z egzaminatorami w ośrodku ruchu drogowego. (Śmiech)